cała podłoga, na pewno. Bo ona jest kompletna z podłużnicami, ze wszystkim. Tak, nie? Cały komplet, tak, dokładnie. Poczekaj, to będzie ostre na pewno. Troszeczkę na pewno. Poczekaj, bo się przetnę na 100% teraz, wiesz? Mam. Wnoszę na zewnątrz. Będzie nowy maluch. Ty, to ja poproszę jeszcze pas przedni nowy. Tak łatwo dostępne części do maluchów nie były nawet w PRL-u. A już na pewno nie były tej jakości. Jest, a to jest ocynk, widzę. Tak. Jest to jedyna firma w Polsce, która to robi. Dobra, pas przedni mam. Nadkola przednie. Dobrze. Mhm. Wewnętrzne, zewnętrzne, biorę wszystko. Dobra. I ona jest z uchwytem na akumulator od razu, tak? Super. Tak. Dobra, to bierzemy. Słuchajcie, zobaczcie. Tutaj jest koło zapasowe, tutaj jest pompka hamulcowa, akumulator i to też całe nowe. To się zabezpieczy wszystko epoksydem. Będzie nowy maluszek na następne 30 lat dla potomnych. Teraz czas na błotniki. Tak, co do tych błotników, to jest jedyna chyba rzecz, która jest robiona poza Polską, że są robione we Włoszech. Ale czy to jest 79 rok? Tak. Czyli tak. Ten węższy błotnik cały tutaj, prawda? On jest węższy i nie ma tutaj uchwytów na mocowanie zderzaka, nie? Tak, tak. No i bardzo dobrze. I taka ciekawostka, nie wiem, czy to jest taka ciekawostka, że ten błotnik, Polacy kiedyś mieliśmy kiedyś prasę do tego. Mhm. No i postanowiliśmy, że to wyrzucimy na złom. Oni postanowili, że wyrzucą na złom, ale nie wyrzucili, kupili to Włosi, te prasy. Nie? I teraz Włosi sprzedają Polakom. Tak. Super. Tak. Teraz jeszcze błyskotki. Ale piękna, kurczę. Przód, to jest przód. Idealna. A to widać, że taka fajna jakość, nie? Lepszej nie ma w Polsce. No i właśnie o to chodzi. Skąd w ogóle tyle części? To jest nasza tajemnica skromna taka. A ile lat w maluchu? No już 30 i plus 16 we WZM-ie, w fabryce samochodów. No. Czyli tak, jak maluchy jeździły wszędzie, to już pan miał części i teraz jak już nie jeżdżą, też pan ma. Też, tym bardziej, teraz trzeba mieć. Bo... A jak w ogóle ruch z częściami, popyt coraz większy, czy? No, do malucha jest nieustanny, bym tak powiedział.